Cześć, witajcie. Prezentuję dzisiaj jedną z tańszych gitar, którą miałem, czy mam okazję ogrywać, testować. Jest to Epiphone SG w nietypowej wersji. Ta gitara, którą otrzymałem, jest gitarą wyjątkową, ponieważ jest z limitowanej serii Custom Shop. I czym ona się różni? Spieszę wyjaśnić, że nie jest to klasyczny SG, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to nawiązanie do gitar Gibsonów SG, które mają zamontowane pick-upy P90 i tak jest w tej gitarze. Również kolor jest kolorem nietypowym, ponieważ jest to taki kolor trochę Yellow TV, czyli nawiązanie do Gibsonów Juniorów i Speciali, które były bardzo popularne w latach 70. za sprawą muzyków punk rockowych, którzy bardzo chętnie wybierali te gitary, świetnie się prezentowały, były proste, tanie i niezawodne. Grając na tej gitarze czułem się jak w domu. Jak ktoś ogląda moje materiały, to wie, że pick-upy P90 to są moje ulubione przetworniki. Są takie pukające średnim tonem przetworniki, które dają ten fajny średni atak. Nie są zbyt grube, nie są zbyt chude. To jest właśnie to, co ja lubię najbardziej. W gitarze urzekło mnie to, że jest lekka, ma mega wygodny gryf. Gdyby miała logo Gibson zamiast Epiphone, pewnie bym się wcale nie zdziwił, więc jest to doskonała alternatywa dla tych osób, które lubią pohałasować na gitarze, lubią te energetyczne dźwięki właśnie takiego post-punka. Myślę, że taka muzyka na tej gitarze sprawdzi się najbardziej. Oczywiście i klasyka rockowa zabrzmi tu niesamowicie. Myślę, że takie dźwięki jak AC/DC, jak hard rock, rock and roll, to jest to, co ten instrument lubi najbardziej. No i ten kolor taki miodowo-złotawy, to jest coś niesamowitego. Wielka przyjemność pograć na takiej gitarze. Pozdrawiam.